nazwać niewykorzystane sytuacje w pierwszej połowie. To nieprawdopodobne, żeby w tej klasie rozgrywkowej, żebyśmy nie otwierali wyniku przy tych sytuacjach. Nie pierwszy mecz, gdzie nie dyktują nam karnego. W tej rundzie akurat jeden, no to musiał już sędzia, bo niewidomy by to zobaczył, że był karny, ale inne sytuacje, no niestety, sędziowie nie przychylają się ku nam. Powiem tak, że chcieliśmy tu bramkę jak frajerzy, bo nie powinniśmy tak grać. Jest 45 minuta za nas trzymać, to do końca pierwszej połowy to my atakowaliśmy. I no szkoda. No jest kolejny mecz rzędu, który misujemy. No co tu powiedzieć? No, to strasznie boli. Z przebiegu gry myślę, że zasłużony remis. Żadna z drużyn nie pokazała, że jest w lepszej dyspozycji. No, zasłużony remis i podział punktów. Stać nas na wygranie jeszcze kilku meczy i utrzymanie się w tej lidze. Chociaż dzisiaj na pewno po tym remisie oddaliliśmy się troszeczkę, ale no baraże to na pewno są w naszym zasięgu, nie ma co ukrywać. Gramy teraz z pretendentami do awansu i dobrym prognostykiem, dobrym takim pozytywem, najjaśniejszym jest to, że z pretendentem, jakim jest w zasadzie jeszcze Snicz Pruszków, no to tam zaprezentowaliśmy się bardzo dobrze i przeciwnik, który gra otwartą piłkę, myślę, że da nam więcej szans na zdobywanie punktów. Możecie wygrać z Koroną? Oczywiście, jak najbardziej.